Hejo, hejo, dzień dobry, dzień dobry. Poczekajcie, muszę tutaj się podostosowywać. Miałam dzisiaj w ogóle nie nagrywać, w ogóle miałam dzisiaj nie przychodzić z żadnym wideo, ale z racji tego, jak już zresztą możecie zobaczyć, po temacie filmiku, po tytule filmiku, czekajcie. Tak, dostałam dzisiaj paczkę, słuchajcie. No, dostałam paczkę, o której wiedziałam, że ją dostanę. Tylko nie wiedziałam, że w takiej postaci. Ja wiedziałam, że ma przyjść coś do mnie z tureckich słodyczy. No, to przyszło. Tylko trochę więcej. Powiem wam, że ja po prostu jestem w szoku. Ja już wam jakąś przybitkę wstawiłam, słuchajcie, na Instastory, na Instagrama. Ja po prostu za nie mówiłam, jak ja to wszystko pootwierałam. Jeżeli chodzi o słodycze, to ja nie wiem, nawet nie wiem, czy wam pokazywać teraz tak, ale chyba pokażę wam. Pokażę wam, co dostałam. Natomiast przyjdę do was oddzielnym filmikiem, w którym zrobię test. Test tych właśnie tureckich słodyczy. Cały czas chce mi się mówić kosmetyków. Tych słodyczy jest po prostu... jakaś masakra. To jest masakra. Ja po prostu, jak ja to wszystko przetestuję, to będzie naprawdę cud nad Wisłą. Oprócz tego, dziewczyny, chłopaki, ja dostałam po prostu masę fajnych gadżetów, kosmetyków. Po prostu szok. Także po pierwsze, na samym starcie, ja Asi chcę serdecznie, oczywiście zapomniałam z tego wszystkiego powiedzieć, paczka ta jest od jednej z was, od Asi, także dziewczyny, ja po prostu, ja wiem, o Asi ja już mówiłam tutaj też wiele razy, dlatego że to nie jest pierwsza przesyłka od Asi. No, powiem wam, że ona zaskakuje mnie za każdym razem i za każdym razem coraz bardziej. Teraz po prostu przeszła jeszcze w ogóle chyba samą siebie. Ja po prostu nie wiem, ja nie wiem. Ja jeszcze jestem nieobecna. Zajmiemy się może najpierw tymi słodyczami. Ja przepraszam też, że jestem tak po domowemu, ale... Znaczy generalnie jestem, wiecie, tutaj jestem po domowemu, a tu sobie narzuciłam po prostu tą nową koszulę. Oliwa Macha ma taki kolor. Nie, myślałam, że ma kolor taki bluzki jak ja. Się wychyliła, spodnie by mi pasowały. Les. No, pasowała jakaś zimna. No, także ja jestem, jeżeli chodzi o make-up, to tylko zrobiłam sobie usta bardzo delikatnie, tą Oh My Lips numerek 01, nude coś tam, a oko tuszem Shock od Yves Saint Laurent. I to jest wszystko, co mam na twarzy, poza oczywiście jeszcze pielęgnacją. Nie mam podkładu. Ani korektora, ani takich rzeczy. A, i przepraszam, i brew. Brew leciutko podkreśliłam, słuchajcie, kredką tą z Eveline. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Teraz przejdę do rzeczy, pokażę wam tak, postaram się szybciutko, co dostałam, jeżeli chodzi o słodycze. Tutaj kilka rzeczy się połamało, no ale to nic dziwnego, słuchajcie, tak. I co będę dla was testować? Nie mogę się już doczekać, mnie już korci, żeby coś tutaj oczywiście tknąć. I tknęłam, słuchajcie, herbatki tknęłam, właśnie Oliwia miała wstawić wodę i sobie wypijemy. Oliwia wybrała sobie chyba piczkową, ja tutaj mam jakiegoś marcepana chyba, ja nie wiem nawet, słuchajcie, chociaż tutaj, no tak wygląda jak migdał, jak pomarańcz, nie wiem co to będzie za smak, ale taki sobie wybrałam. Jeżeli znacie, to oczywiście dajcie znać pod spodem w komentarzach. Takie wybrałam po prostu. Cię jąkam, bo ja jestem w szoku, po prostu jestem w szoku. Jak ja to wszystko otworzyłam, to ja jestem w big szoku. Więc pierwsza rzecz, to są żelki. Żelki Sour Mix, czyli to powinny być chyba te takie, wiecie, takie kwaskowe. Co chcesz? Co ty chcesz? Oni chce jedną. No wiecie co, ona tu już nawet, patrzcie, ona otworzyła przed chwilą w ogóle to pudełko, no ale dobra. Dami, ale najwyżej nie będzie. Nie będzie z nami na filmie i tyle. Ja. Nie będzie z nami na filmie. Dobra, to jedną sobie spróbujemy teraz. Jedną tylko teraz. To są bardziej soczyste. A Jezu, jaki arbuz. Pycha. To są różne owoce, ale akurat chwyciłam arbuzę, ale jest piczka jest dobra. Ja mam, że nic, tylko jechać do Turcji się nawpierdzielać. Także taka paka żelków. Co to? Nie wiem, to chyba albo jakieś... Żelki pokryte w cukrze. W
cukrze albo coś. Albo w kokosie, bo to tak no. Jak wróżki kokosowe wygląda. A wy mi jeden i pokaż. Nie, i to jest jeszcze z pistacją. W ogóle zauważyłam, że jeżeli znacie kogoś właśnie z Turcji, to dajcie mi znać. Ale zauważyłam dużo rzeczy z migdałem, dużo rzeczy z pistacją. Tak jakby i sezam. Sezam, pistacja widzę bardzo przeważa jakby tutaj w tych wszystkich rzeczach tureckich. Także taka paka, słuchajcie, ale będziemy zażerać, już ja to widzę, aż nam się będą uszy trzęsły. Ja już bym to wszystko skosztowała, pomimo iż nie przepadam za słodyczami. Ale ciekawość moja jest okropna. Nie wiem nawet co to jest, słuchajcie. Jakiś czekolada, taki w środku jakiś spory. Nie wiem, jakieś czekoladowo-owocowe. Nie umiem czytać, więc nie będę łamać języka. Takie coś. Ale ja tak jak mówię, wszystko zrobię Wam oddzielnie. Tu mamy jakiś sezam, ja uwielbiam, ostatnio nawet jadłam sezamki. Także mamy sezam. Dalej. Tu mamy jakiś w ogóle miks suszonych owoców, po prostu super pięknie wyglądający. Mamy dalej Ölker, nie wiem jak się to mówi. Cikulata. Ale dobre to było. Do wody, kochanie. Mamy tutaj jakąś czekoladę, słuchajcie, pistacjową, z pistacjami, nie wiem. Także super, ja się już nie mogę doczekać. Znowu to samo, ta sama ta firma. I tu mamy jakiś po prostu batonik, słuchajcie. Nie umiem tego czytać, więc nie będę czytać. Dalej mamy, słuchajcie, Eti Puff i to jest kokosowy marshmallow biscuit, czyli takie ciastko z marshmallow, z pianką, z paną kokosem. Wygląda trochę, przypomina mi cycki. Nie wiem dlaczego. Także takie oto ciasteczka. Super ekstra, będziemy kosztować. Dalej tutaj miałam dwie takie tubeczki. To jest jakiś Osmo Cream. I jedno chyba będzie jakiś czekoladowy. A tu mamy Koska Super i Kili. Carissimi. Ja nie umiem, słuchajcie, ale miks sezama. Sezamowa pasta i grape, czyli i jakiś mus chyba winogron, czy coś takiego. A tu chyba czekolada, nie wiem, ale takie w tubce coś fajnego będziemy wyciskać i będziemy próbować. Nie mogę się już doczekać, naprawdę. Znowu ta sama firma i Albany. I to znowu jest jakaś mleczna czekolada pokryta, czekajcie, coated berry caramel. Z ciastkiem i z karmelem. Niby, wiecie, niby w środku jest podobna rzecz do tych naszych, a jednak inaczej wygląda. Kawa latte również spróbujemy, smaczek, ja uwielbiam. Dalej, Wolf, nie wiem jak się to czyta, ale tutaj mamy caramel and nougat, czyli mamy coś orzechowego i z karmelem, niam, niam, niam. Dalej, kokonat, znowu dużo kokosa sezamu, migdałów. Kolejna rzecz, słuchajcie, to znowu z tej firmy i jest Cafe Crown, trzy w jednym kawa. Tu akurat nie wiem, czy trzeba aż tak smak mówić, jaka jest. Ja chyba sobie może to też zrobię dzisiaj z tą herbatą. Wszystko już bym chciała, słuchajcie. Dalej mam tutaj, nie wiem, co to jest, Smart Rożek. Taki rożek i to powinno być chyba jakieś takie, nie wiem, co to powinno być. Lód, ciepły lód. Zobaczymy. Jakieś coś takiego przypominającego loda rożka. Tu mamy nougat soft, czyli ale bym to już zjadła. Miękkie orzechy. Peanuts. Takie mięciutkie. Ja lubię to takie, to jest takie fajne. Tutaj jest też angielski. Też podobnie nazywa, też jakoś coś z orzechami to jest. Tylko jest twardsze, a tu widzę jest takie miękkie. No. Takie, to jest pyszne, ja to bardzo lubię. Rzecz kolejna, która znowu mnie kusi i znowu w środku ma właśnie to coś i to jest jakiś wafelek, soft nougat, czyli miękkie orzechy. No, powiem Wam, że już bym chciała. Blok, tu mam jakiś blok, mleko, leśnik i kakao. Cokolwiek to jest ten leśnik, ale znowu chyba to jest coś, słuchajcie, eurokrem. I po niemiecku wszystko jest napisane. Nie wiem, będziemy kosztować. Następna rzecz to jest wafelek jakiś w białej czekoladzie, słuchajcie. Dalej właśnie są jajka. Jajka niespodzianki były dwa, dzieci jedno wrąbały już, jeżeli chodzi o czekolady, bo przyszły połamane, natomiast ja te jedno chcę zatrzymać, bo chcę Wam powiedzieć chociaż o smaku tego jajka. Znowu kawa. Jeżeli chodzi o kawę, to ja nie wiem, czy będę robić tutaj test, chyba raczej niekoniecznie, po prostu sobie ją wypiję poza kamerą. Tutaj mamy ciastka, jakieś znowu orzechowe, biscuits w hazelnuts. Także super. Przypominają mi trochę te pieguski moje i w ogóle bardzo lubię. Hobby.
Złota firma, hobby, nie mam pojęcia co to jest, słuchajcie, nie wiem, taka słodycz. Następna słodycz to coś kruchego, jakieś chyba ciastka, nie wiem, wygląda jak ciastka w takim opakowaniu. Następna rzecz to jest gofret, znowu taki wafelek, nie, już bym chciała zjeść. Następna pancake, czyli jakiś chyba taki... No, to będzie jakieś miękkie ciasteczko, coś jak delicja, polane chyba czekoladą taką orzechową chyba. Znowu mamy tylko, że ciemna czekolada i to ta sama sytuacja, tylko tu jest ciemna czekolada. Czyli takie trzy batony. Daisy chce wejść do kartonu. Znowu kawa, tutaj mamy kawę Crown 3 w jednym, czyli ta sama, kawę sobie wypijam poza. Tutaj mamy w ogóle herbaty, super mega się cieszę, bo są bardzo fajne smaki, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajne smaki, ja już nie mogę się doczekać, naprawdę lemon cake, w ogóle herbata o smaku lemon cake. Nie piłam. Następna rzecz to znowu z tej firmy. Sezam Stangen, czyli paluszki chyba takie, a miałam jakieś, słuchajcie, już nie zjadłam, nie wiem co to. Takie paluszki z sezamem, sezamowe. Dalej znowu Albany, tane. Nie wiem co to jest, dziewczyna, takie jakieś kuleczki w środku z czymś. Dobre, Oli, spadaj. Widzicie co się dzieje? Ale ja się nie dziwię, bo ja też mam ochotę już pożarzerać. Ale chcę Wam przygotować, dobrze. Niespodziankę pewną, nie wiem czy mi się uda, dlatego nic nie powiem. Tu mamy słonecznik, słuchajcie. Epa, posolony już słonecznik. Super, super, paka słonecznika. Więc spróbujemy. Tu mamy jakąś falim. I to jest jakaś guma chyba. Nie wiem, no chyba guma, słuchajcie, jakaś guma, będziemy kroić sobie. Tu jest coś, czego się w ogóle już nie mogę doczekać i naprawdę co ja już bym dzisiaj dziabnęła i nie wiem, czy nawet nie dziabnę, uwierzcie mi. I najwyżej na testach chyba jeszcze raz spróbuję, bo ja się nie wytrzymam, ja nie wytrzymam, uwierzcie mi. To jest, słuchajcie, hałwa pistacjowa, o smaku pistacjowym z pistacjami. No, Torku. Takie opakowanie i powiem Wam, że już mnie korci tak kawę i taką hałwę. Ja chyba to po prostu ja nie wytrzymam. Ja chyba sobie ją naruszę. Wiem, że co niektóre będziecie się śmiać, ale no, przeżywam jak mrówka okres, bo nie widziałam takich słodyczy na oczy i jestem żądna wrażeń. Jestem, wiecie, żądna tak, lubię eksperymentować, lubię próbować nowe smaki, a to wszystko tak wygląda smacznie, że oj. No, także znowu tutaj właśnie herbaty, także herbaty też będę kosztować. I ostatnie dwie rzeczy to są dwa soczki. Dwa domyślam się oczywiście, że dla Oli Gracjana, natomiast tak jak mówię, to będzie do testów, a ja testy mam w zamyśle przygotować Wam na dniach z dziećmi, także zostawimy to i będziemy wszyscy to kosztować razem. Mamy tutaj wiśniowy i mamy tutaj piczkowy chyba, albo morelowy. Giesku, wow, i wisnę. Co tutaj jest? Sour sherry, czyli mamy taką kwaśną wiśnię i brzoskwinię. Super! To są te rzeczy. Ja muszę. Ja po prostu, dziewczyny, muszę. Ja muszę. Trudno. Trudno. Możecie mówić, co chcecie, ale ja po prostu nie wytrzymam. No ja nie wytrzymam, a test prawdopodobnie dopiero chyba nagram Wam w piątek, więc tym bardziej nie wytrzymam. Jest tutaj sporo rzeczy, sporo moich smaków. Ja nawet nie wiedziałam, że tureckie, słuchajcie, smakołyki są takie, bo naprawdę to są moje kubki smakowe, może tak powiem. Ja gdzieś tam już próbowałam jakieś norweskie, próbowałam amerykańskie, próbowałam, słuchajcie, angielskie i z każdych z nich, w każdych z nich są jacyś ulubieńcy, ale powiem Wam, że no tu jest bardzo dużo moich ulubionych po prostu smaków, czyli sezam, czyli pistacja, czyli almond, co też było, kokos, no słuchajcie, no jak tu nie skosztować, także słuchajcie, to jest pierwsze pudło, kawę tutaj odkładam na bok, żelki odkładam, chociaż strasznie mnie korcą. Hałwę spróbuję, po prostu nic Wam nie powiem, przyjdę i tak w teście i powiem Wam, będę się albo jeszcze raz zachwycać, albo po prostu spróbuję i tyle. Na pewno przyjdę do Was z testami, będzie test oddzielny po prostu słodyczy tureckich. Asi serdecznie dziękuję z całego serducha, bo po prostu rozwaliła mój system. Słuchajcie, to jest nie wszystko i to właśnie powoduje, że ja...
Ja po prostu jestem, ja jestem w wielkim szoku. W wielkim szoku, to jest podobny szok do tego, co przeżywam ostatnio, otwierając paczkę z Eveline Cosmetics. To po prostu przychodzi moje najśmielsze oczekiwania. Tylko że w Eveline się z czymś mogę z Wami podzielić, a tu się nie podzielę. Tu się nie podzielę, bo to wszystko jest po prostu cudowne i w ogóle i moje. No. I nie do dzielenia się, ale już Wam pokazuję, słuchajcie, nie wszystko wiem, co to też jest. Są to rzeczy w ogóle, jeżeli chodzi o tureckie, to akurat no, tak się złożyło, że mam okazję dzięki Asi przetestować. Natomiast Asia mieszka w Niemczech i dlatego tutaj mam większość właśnie kosmetyków z Balea, czyli niemiecki, to jest ten DM chyba, o ile się nie mylę, ten sklep. I mega się cieszę, bo tam jest strasznie dużo. Już nie mówiąc o tym, że grafika i design tych kosmetyków bardzo przyciąga wzrok, to jeszcze Wam powiem, że sporo rzeczy po prostu podziwiałam u dziewczyn albo u samej Asi na Instagramie i po prostu tylko tak sobie w duchu myślałam, fajnie byłoby po prostu móc to przetestować. Przyrzekam. Sporo rzeczy widziałam już właśnie gdzieś u dziewczyn. W Balei też są rzeczy w Rossmanie niektóre, więc nie mogę się już doczekać. Nie mogłam się doczekać, a tu proszę, jest u mnie. Nie wiem, od czego zacząć, naprawdę nie wiem, bo jestem w wielkim szoku, jak obca osoba może po prostu po pierwsze trafić w Wasze kubki smakowe, węchowe, zapachowe. To jest jakieś niemożliwe. Ja wiem, że mnie oglądacie, ja zachwalam dużo rzeczy, ale mimo wszystko trafić w drugą osobę, nie widząc i nie znając, jest naprawdę cholernie ciężko. To jest wszystko moje zapachy, moje rzeczy, po które ja bym sięgła, będąc w sklepie. To jest niesamowite. Jeszcze raz powtarzam, my z Asią znamy się tylko i wyłącznie wirtualnie. Czyli popiszemy czasem po prostu ze sobą i w taki sposób wygląda nasza znajomość. I ja po prostu, ja jestem w wielkim szoku, jak takie osoby mogą zaskakiwać, no po prostu ja nie mogę się doczekać, żeby się odwdzięczyć za te wszystkie kurde dary losu, naprawdę, dlatego, że tak jak mówię, to nie jest pierwsza przesyłka od Asi. Asia zawsze urodziny, święta, pomagała nam w licytacjach, wszystkie te fajne przesyłki właśnie, które były na licytacje, które część jest zlicytowana, część nie, więc może się z nimi podzielę z Wami, jeżeli oczywiście Asia wyrazi zgody, aczkolwiek ja już z nią wcześniej rozmawiałam i raczej nie byłoby problemu. Powiem Wam, że Asia pamięta o bardzo wielu okolicznościach i to jest po prostu fantastyczne i za to, kochana, Ci serdecznie dziękuję. I Ci ślę buziaki i po prostu nie chcę już, nie chcę dłużej się rozkręcać, bo się będę wzruszać, a nie o to tu chodzi. Chowy odkładam, zaraz będę zażerać. Jestem zaskoczona i mam nadzieję, że to widać. I od razu jeszcze powiem, ja wiem, że już 20 minut, a nieważne, ja to podzielę może na dwa. Albo w ogóle może ja w ogóle teraz to przerwę i w drugiej części pokażę Wam, co było w drugiej części tej paczki. Tak, tak zrobię. Będzie w testach, w filmiku z testami słodyczy tureckich, a w drugiej części odsyłam Was i zapraszam Was na część kolejną. Open boxa od Asi, czyli jednej z Was. I tu będzie kosmetycznie. Także jeżeli macie ochotę, jesteście ciekawe, chcecie zobaczyć, chcecie po prostu, abym mogła się podzielić, jeżeli chcecie odebrać ode mnie tą moją radość i się ze mną tym dzielić, czyli wiecie, łącz, bo ja już mi dzisiaj słów brakuje. Chodzi mi o to, że ja się chcę z Wami tym podzielić i jeżeli są wśród Was tacy, którzy takie, które nie chcą patrzeć na moją radość, to od razu radzę przewinąć, po prostu przesunąć palcem, bo szkoda Waszego czasu i w sumie mojego również. Także dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Asi, bardzo dziękuję za paczkę i widzimy się w drugiej części za chwilę. Buziaki, pajo!